Byłem zagubiony, ale chyba się odnalazłem. Tak mi się wydaje przynajmniej. Błądziłem w kosmosie. W zasadzie nic nadzwyczajnego. Czy wybrałem dobry kierunek? Najpewniej tak. Błędem było... udanie się tutaj, do tego fragmentu stacji, a tymczasem kierunek, który nas interesuje, najpewniej jest tam. Ten uszkodzony moduł, ja cały czas się zastanawiam, jaki mamy plan. Jak chcemy go wykorzystać? Bo on cały czas tam... cały czas coś się tam dzieje, cały czas prąd szaleje w tym miejscu. I nagle przestaje szaleć. Nie wiedzieć czemu. Ale... straciłem wyczucie. O Chryste. Widzę, że ktoś próbował zrobić już wcześniej to, co ja. Edwards. Wybacz, stary. Co my tu mamy? Coś ważnego nie da się ukryć. Chyba musimy wrócić na stację. To jest tylko moduł, na pewno już z niego nie skorzystamy, co? Mam masę przeszkód. Dobrze, że nie pod prądem. Pewnie bym tego nie przeżył. Prąd strasznie skutecznie mnie pozbawia tlenu. Ciekawe, czy jest daleko do tej stacji. To wszystko, kiedy nie mamy punktów odniesienia w kosmosie, to wszystko jest cholera wie, niby bliskie, a potem się okazuje, że kawał drogi, tylko po prostu to było takie duże. No bo nasza planeta? W zasadzie niczego nam nie ułatwia. Też wydaje się być blisko. Masa jakichś odłamków, ale... wchodzimy do środka. Mimo wszystko sięgnę po tlen, bo... jest duża szansa, że na stacji coś będzie, ale mimo wszystko wolę się upewnić, że mam czym oddychać. Czasami jest faktycznie tak, że pojemność moich zbiorników pozwala mi na dłuższe dryfowanie w kosmosie, ale człowiek się boi, że gdzieś tam doleci do pewnego miejsca i tam nie będzie już czym oddychać. Tu się niczego nie dowiemy, co? Encrypted internal data transmission received. Sender, Hudson, Elizabeth, scientist. 16, June. 2037. To chyba mamy już ze sobą, nie? I have to tell you, I don't support this decision. Yes, it can work, but there are unknowns.
We've all been up here too long. Everyone is burnt out. People are making mistakes. You are making mistakes. We've had enough close calls on this mission already. For once, can't we just play it by the book, do our jobs, and go home? Please? You don't always have to be the hero. Liam to ten był alkoholik, co? O ile sobie przypominam. No dobra. Ciekawe, jaką to decyzję podjęła Alex. Bo najwyraźniej skutki są katastrofalne, co? Dobrze, że dziewczyna ma nas. To możemy ją pokierować. Czasami lepiej pokierujemy, czasami gorzej, co? Czy ja już sprawdzałem ten terminal, co? Synchronizacja w porządku. Solaris Filtrum Coolant Module online. And 4 Filtrum Coolant System operating at 25%. Ciekawe, wydaje mi się, że więcej tych systemów podłączyłem, ale może jestem w błędzie. Głupie by było, gdyby się okazało, że coś pominąłem ważnego. I potem nagle się człowiek przekona, że trzeba wracać do tych miejsc i szukać ich. Być może już bez wskazań interfejsu. Też wydaje mi się, że bez z tym takim drobnym wyjątkiem, który teraz miałem, to raczej nie powinniśmy się tu gubić. To jest taka opowieść, która się ma toczyć naturalnym tempem i mamy doświadczać tego niezwykłego miejsca bardziej niż szukać ratunku za wszelką cenę. W zasadzie szukanie ratunku jest jak najbardziej uzasadnione. Chodziło mi bardziej o bolesne poszukiwanie tego, co należałoby zrobić. Naprawmy trochę to. Na pewno nie zaszkodzi. Delikatnie mam poobijane już te szyby. Ciekawy system, tak swoją drogą. No i dobrze. Najważniejsze, że mamy zapas tlenu. I prawie kompletnie sprawny kombinezon. Jeszcze tylko ta integralność. Cokolwiek to jest. Hand 4 personal data device version 4.7 acquired. Multiple personal data devices detected and online. Location coordinates unknown. Zerkając na ten dziennik, może łatwo dojść do wniosku, że już tu byłem. Co nas tu interesuje, co? W zasadzie to nie jest kierunek, który jest coś na zewnątrz, jakby było, Boże drogi. Na zewnątrz albo tutaj. Tak, to ma więcej sensu. Cały czas zapominam o tym, że oprócz poruszania się w poziomie do przodu, do tyłu, w prawo i w lewo, jest jeszcze w dół i w górę. No dobrze. Te liście unoszące się w kosmosie to jest niezwykłe. A to w zasadzie tłumaczy sensownie, dlaczego cały czas mamy czym oddychać. W tym sensie raczej, że mamy gdzie pobierać tlen. Ktoś z was zgłaszał mi, że męczą go te głosy.
ta melodia taka, trudno to nazwać melodią. A mi się ona wydaje taka, jest chyba takie powiedzenie, akuratna. Czy w zasadzie trafna, o. Trafna to będzie dużo lepszy zwrot w tej sytuacji. Ciężkiego. Troszkę się pogubiłem. Nie ten kierunek, co? Bardziej tam. Z tlenem jest okej. Jako, że jesteśmy w środku, to zagrożenie z zewnątrz jest mniejsze. Ciekawy jestem, czemu w zasadzie na zewnątrz rozszczelnia się ten kombinezon szybciej. W zasadzie przecież tu w środku i tam na zewnątrz warunki powinny być identyczne, nie? Ale co ja tam wiem? I na pewno nie wiem. Znaczy, oczywiście, że nie wiem. Moje zainteresowanie kosmosem sprowadza się tylko do rozrywkowych aspektów tegoż kosmosu. Czy ta konsola nas interesuje? Mobile system. Damage and offline. Initializing diagnostic sequence. Cerebrum core corrupt. Mainframe offline. Cerebrum module inactive. Mobile system repair required for Salvus EEV propulsion system operation. Locate system mainframe. Fabricate cerebrum core. Repair cerebrum module. No dobrze. To chyba nie jest odpowiedź, której szukałem, co? Currently at 14%. Current calculations require minimum propulsion reserve levels of 63% to reach Earth atmosphere. Propulsion mainframe repair required. Over. To wiem, że mam naprawiać. Co ja robię? Cały czas naprawiam. Powiem wam szczerze, że jakby szukałem takiej niekonwencjonalnej produkcji, takiej, którą pokazuje niewiele osób. Trochę jak Firewatch, taką, która wymaga dużego zaangażowania w opowieść, a sama nie opowiada zbyt wiele. Jest coś takiego fajnego w tym, coś co mnie pociąga. Ale zastanawiałem się, do jakiego stopnia będę wciągnięty w tą tutaj sytuację. I muszę przyznać, że jestem wciągnięty dalece. Jest w tym coś takiego fascynującego. Może wynika to trochę z takiej fascynacji filmem Grawitacja, który był bardzo dobry. Ale to, co mówiłem na początku, brakuje mi trochę kontaktu z kimś, z człowiekiem jakimś, z jakąś opowieścią. Ta samotność tu jest absolutna i to jest uzasadnione oczywiście. Ale brakuje mi tutaj narracji takiej, jak była w Firewatch. To by było piękne wtedy. Zwłaszcza w okularach wirtualnych, znaczy, które prędzej czy później się zaopatrzę, ale słyszeć cały czas głos kogoś, kto jest gotów pomóc, kogoś, kto nam udziela instrukcji, myślę, że to byłoby bardzo atrakcyjne. Skorzystajmy z tlenu, tutaj jest darmowy. Nigdy nie wiadomo, co przed nami. Niewiele go zużyłem na tej dróżce, ale...
Może Idrift nie jest takim dobrym miejscem, by o tym rozmawiać, ale muszę przyznać, że w ostatnim roku poziom narracji poszybował do góry w grach niesamowicie. Niesamowicie. I Firewatch jest takim podsumowaniem tego. Cholernie dobrym. Teraz... Cholera, muszę być ostrożny, bo to jest mnóstwo jakichś odpadków, fragmentów. Rupie ci lata. Ale może jakoś przeżyjemy. Znaczy, na pewno musimy przeżyć. Zastanawiam się po prostu, wracając do mojej rozmowy, w którą stronę mogą pójść dalej gry, jeżeli się zastosuje taką narrację, jakieś niesamowite rozwiązania technologiczne. Hardiman. Przede wszystkim ludzkość. Cholera, błędy. Error. Encrypted personal log. Scientist Hudson Elizabeth 12 1837. There's been a few scary moments, and everyone misses home, but this is working. To bardzo ważne. Widzę, że każdy terminal daje dostęp do kilku dzienników audio, ale nie wszystkie są dostępne ze względu na uszkodzenia. Może to się zmieni z czasem, bo Elizabeth Hudson co innego mówiła w poprzednim terminalu. Przez chwilę myślałem, że to są dokładnie te same terminale za każdym razem i się myliłem. Myślę, że nikomu nie umknęło. Jakby cel naszej misji był bardzo prosty. Zbudować bazę, która będzie w stanie dostarczać tlen i produkować jedzenie w kosmosie z myślą o eksploracji i poszukiwaniu nowych planet. I byliśmy do tej pory na dobrej drodze. Ja cały czas oczywiście dopatruję się czynnika ludzkiego, albo czekam, kiedy ten czynnik ludzki wejdzie w grę. Trzeba uważać. Spokojnie, spokojnie. Daleko od źródła prądu, ale... bez przesady. Spróbujmy tam. W zasadzie to jest... kierunek, na który musimy się zdecydować tak czy inaczej. Ale tlen się kończy w zastraszającym tempie tutaj. No dobra. Faktycznie jakieś odpadki były w kosmosie, ale nic, co by nam mogło przeszkodzić jakoś strasznie. Za każdym razem się zbliżam do jakiegoś dziennika, to myślę sobie nowy, stary. Czy ja tu byłem? Ta stacja jest podobna w różnych miejscach. Personal data transmission received. Hudson, Emily, 23, June, 2037. Hello, Elizabeth. I hope you're doing well up there. I'll never get used to saying that. Elizabeth, I just wanted to say that I know your father and I weren't always supportive of your choices. We wanted a different life for you. But after the accident and being on my own for so long now, I can see that we were wrong. Everything you've accomplished and the work you're doing, I'm just so proud. I know your father would be too,
He was. I know you two never reconciled before he died, but he loved you in his own flawed way. I saved a box of books from his classroom. Maybe when you get home, you can find some closure there. Huh. I never know how to end these. Say hello to Alex for me. I'm glad you two are together out there taking care of each other all these years later. I love you. Is this how I turn this off? Is it automatic? Uwielbiam takie właśnie dzienniki. Zdaje się, że Elizabeth Hudson była przyjaciółką Alex na długo wcześniej przed misją. Wygląda też na to, że nie do końca się dogadywała z rodzicami. Wygląda na to, że jej ojciec zginął w wypadku i nie zdążył jej powiedzieć, że jest z niej dumny. Cholerny świat. To mieli na myśli, mówiąc o dużej ilości odpadków, co? Dokąd to się ciągle tam obraca? Czy to jest sprawne tutaj? Nie, to się kręci już takim naturalnym rozpędem chyba. Zmierzamy tam, do licha ciężkiego. Spokojnie, możemy się przecisnąć nawet tędy. Czy to mądre, czy to rozsądne? Trochę wygląda jak proszenie się o klapsa. Dajesz. Nic nas nie trąci. Może jednak. Się odczepić od tego. Czyżbym zahaczył o coś? Zahaczyłem mi to mocno. Jasny gwint. Zdecydowanie o coś zahaczyłem. Do licha ciężkiego. I to się źle skończy. O, do diabła. Nie było przyjemne, co? Mam takie wrażenie, że jakbym to ja się dusił i to takie bardzo. Bardzo mocne wrażenie. Najgorsze jest to, że nie wiem dokąd zmierzam. Nie dam rady przelecieć tak szybko. Gdybym mógł się czegoś chwycić tutaj i wspinać po tym do góry, to by było coś, a tak? Za wolno się obracam, żeby nadążyć za tym. Się dostanę tylko w ramiona tej siły odśrodkowej i... Dobrze by było, gdyby mnie to wyrzuciło gdzieś dalej. W odpowiednim kierunku, znaczy. O nie, nie. Niżej, 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 niżej. Między...
Ty mi... Dobrze. To musi być gdzieś tu. Dasz radę, dasz radę. Ty może już jestem poza zasięgiem tego cholerstwa. Żebym ja wiedział do cholery, gdzie chcę się udać. Może na szczyt tego. Za cholerę, nie wiem. Wiem, że tam jest tlen. Powinien być przynajmniej. Te skrzydła tuż obok. Dobra, przehamuj. I złap to. Chyba udało się przebić przez najgorszą rzecz. Tylko, żeby nie trafić na prąd. Stój, 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 stój. Te płyty tutaj, co? Te płyty, co się ruszają, to one mają... Tak jest. Mają swoją wagę i... Większość tych skrawków tutaj... Nie koryguje toru mojego ruchu. Jakiś panel z tlenem tutaj? To by była dobra rzecz, ale chyba nie, co? Chyba nie w tym miejscu. Tam jest coś. Tu jest tlenu sporo. Ale sprawdźmy sobie audio. Ciekawe, kto ma historię do opowiedzenia. Oliwier, nie. Czyżby znowu Elizabeth? Offline. Encrypted personal log. Scientist. Hudson. Elizabeth. 18. June. 2037. Spiritus production is approaching disaster. Irrigation supply can't keep up with botanical demand. Going through more hand four cells than we planned for or brought with us. Power is straining from keeping them both running in the red. This can't continue, especially under the command of someone more comfortable asking for forgiveness than permission. I love Alex, but I am starting to lose faith in her. Och, Holender. Ciekawe, czy Elizabeth... Czy przemyślenia Elizabeth na temat pani komander były trafne? No, sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, wskazuje, że być może tak. O diabła. Come on! Złap równowagę, dziewczyno. I zbierzmy trochę tlenu. Z tej butelki. Powinny załatwić sprawę, nie? Ta wyciągnięta ręka. Może poradzimy sobie z tym, co mam, co? W ten sposób tutaj zostawię dwie. Zatem przed siebie. Gdzieś tam z tyłu na skanerze widziałem jeszcze audio, ale... Wydaje mi się, że to było dosyć daleko. Dobra. Jest kolejny segment, ale to wszystko jest rozerwane w cholerę. Nie wiem, w jaki sposób moglibyśmy to wykorzystać. Trzeba próbować, nie? Mimo wszystko. Spróbuję.
dotrzeć tam. Tam też jest tlen. Wszystko ręcznie, to już słyszałem ten komunikat ze 20 razy. Będzie ręcznie, jak musi być ręcznie. Ten tlen jakoś tak daleko. No chyba trzeba będzie po niego sięgnąć. Cholerstwo lata. Chodź. To jest najważniejsze, nie zahaczyć o jakiś prąd, bo stracimy wszystko, co żeśmy zyskali. No dobra. Nie ma niepotrzebnych strat. W porządku. Ten tlen niesamowicie szybko się kończy, co? No ale zakładam, że to dlatego, że mamy cały czas nieszczelność. Warning. Emergency escape vehicles offline. Core systems repair required for launch. Sprawdźmy, co nas tu interesuje. Oblećmy to dookoła. Cały czas korygować ten kierunek lotu. Człowiekowi się wydaje, że leci wzdłuż czegoś. A jednak nie. Dobra. Strasznie są te kule nieprzyjemne, bo ciężko jest utrzymać stałą odległość od nich. Dalej. Co się dzieje z tym kombinezonem? Mam takie zakłócenia, ale być może dlatego, że tutaj są jakieś źródła energii. Kawał drogi do przebycia. Zabierzmy to ze sobą. No dobra. Chyba prosto przed siebie tam. No chyba tak jak na wykresach wyglądają te obiekty. Mi się przypomina, że coś takiego faktycznie tam jest, ale cały czas się zastanawiam. Chociaż być może stamtąd potrzebujemy tylko źródła jakichś tych rdzeni. Dobra, to jest. Patrzę na te oznaczenia. To jest tylko punkt taki. Czasami to są punkty, przez które trzeba przylecieć, żeby dostać kolejne koordynaty. Ale wydaje mi się, że wiem, dokąd zmierzamy teraz, więc powinno być ok. Strasznie enigmatyczne te komunikaty z kontroli lotów. Chociaż być może w takiej sytuacji muszą być proste. Nie ma opowieści w stylu rodzina na ciebie liczy, albo wiemy, że ci się uda. Ręczne naprawy, oczywiście, że tak. Myślałem, że mam wszystko pod kontrolą. To zamknięte. Być może da się coś z tym zrobić teraz, ale mało prawdopodobne. Failure.